Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Sky Factory 3. Znowu mam fajne oczka. Słuchajcie, więc tak, co robimy dzisiaj? Tu mi urosło takie coś, to się nazywa Horus Plant. Na końcu ma Horus Kwiatki, czyli Horus Flowers. I to mi właśnie wyrosło z takich Horus Flowersów, które dostałam z Lootbaga. Dostałam takie 4. I właśnie stwierdziłam, że zasadzę je sobie na endstone, to wtedy dostanę właśnie to, co jest tutaj. Teraz to zbiję. Mam włączone. Okej. Okay. O! A tych kwiatków nie dostałam. To niedobrze, bo mi zostały 2 takie kwiatki. Ale dobra, mamy 19 takich Horus fruitów. Ale to myślałam, że z tych kwiatków, że te kwiatki mi zostaną. To niedobrze, bo mam mało, bo mam 2 sztuki, a tego potrzebuję. Do czego potrzebuję, zaraz wam pokażę. Tylko zobaczmy jeszcze. Horus. 2 sztuki mi zostały. Okej, to niech one rosną i jeszcze potem spróbuję tak, że najpierw zetnę kwiaty, a potem dopiero całość, to może wtedy to bardziej wyjdzie, że tak powiem. Najpierw się prześpimy. Dobra, to niech mi to tutaj rośnie. A potem sobie to zetnę. Co tutaj mam? Tu mam trowel. Jak to się tam wymawia? Anchor. Czy jakoś tak? Z moda Ender.io. Bo mi ktoś polecił. Sorry, że nie będę mówić dzisiaj imionami, ale nie zapisałam sobie, a jak wiecie, moja pamięć jest bardzo zawodna. Ktoś mi polecił, żebym zrobiła właśnie to, żeby sobie się teleportować między wyspami i tak dalej, ale to działa tylko na 64 klatki, zatem i tak czy owak muszę porobić sobie takie gdzieś tam w połowie drogi platformy, dlatego tymczasem to nie działa, bo mam to tutaj, i mam to tam na tamtej platformie, na której będzie domek. Zaraz wam pokażę tę platformę. Ona jest tak zrobiona niżej. O, tak się do niej tutaj biegnie. I ona jest tak zrobiona, że tutaj się schodzi schodkami. O, i tutaj właśnie będzie mój dom. Jak widzicie, stoi właśnie tutaj ten drugi taki, no ale on nie można się połączyć z tamtym, bo jest za daleko. Także musi być jeszcze między tą wyspą z Witcherami, a tą wyspą musi być jeszcze kolejna wysepka, chociażby na której będzie taki anchor i potem następna i tak właśnie będę mogła podróżować, ale to jest do zrobienia dopiero. Jak widzicie, stoi tutaj mega torch. Dlaczego? Ponieważ jak zaczęłam budować tutaj właśnie to miejsce, tak sobie wymyśliłam, że właśnie tutaj będzie ten dom, to się okazało, że tutaj jest biom, nie biom, tylko chunk, w którym się spawnują slimy. I po prostu jak nie ma tego, to ich tu jest mnóstwo. Więc żeby mi nie przeszkadzały, to postawiłam właśnie tą mega torch, żeby się nie spawnowały, a po prostu jak tutaj zrobię sobie domek, gdzieś tak tutaj w tej okolicy sobie zrobię domek, taki większy, do tego sobie dam jakiś ogródek, jakiś coś, jakiś kawałek parku i to myślę, że one się spawnują gdzieś tutaj w tym miejscu. Tutaj jest chyba ten chunk właśnie taki. To tutaj zrobię taki jakby ogród zoologiczny czy coś takiego, w którym właśnie się będą spawnowały slajmy i się będą same zabijały i tutaj właśnie będzie taka mordownia slajmów, że tak się wyrażę. Tyle tu i wtedy oczywiście nie będzie tej mega torch, a tymczasem to jest. Także jak widzicie, domu jeszcze nie zaczęłam, ale jest już tutaj ogrodzony teren. No i to będę musiała zbić tę podłogę, że tak powiem, całą, żeby położyć półpłytki, żeby się nie spawnowało, tylko właśnie w tamtym miejscu, gdzie będę chciała, żeby się spawnowały, to tam będzie takie podłoże inne. Co dalej? Tam się nic nie zmieniło, Więc ta zbroja czerwona jest dziwna. Jak mnie uderzył slime jeden, to
to tak jakbym nie miała zbroi na sobie w ogóle. To się zdziwiłam po prostu. I co dalej? I jeszcze na przykład jak się lata, to ma straszne przyspieszenie. Po prostu zdecydowanie za szybko lata w porównaniu do tego, co dawały mi skrzydła te anioła. O, to już tutaj tak urosło i jeszcze musi urosnąć tak, żeby właśnie były te kwiaty i wtedy... Kocie, odejdź mi stąd. I wtedy zetnę najpierw kwiaty. O, cicho, bo tutaj jest kwiat. Tu jest kwiat. Spróbujmy samego jego, że tak powiem. Aha, aha. No to pięknie, to pięknie. To się cieszę. To się cieszę, bo to w takim razie będziemy mieć tych kwiatów mnóstwo. A zaraz wam pokażę, co można z nich zrobić. Znaczy z tych, co zebrałam przedtem, z tych, to można zrobić coś fajnego. Bo jak pamiętacie, robiliśmy kobla, tam quintople, żeby pójść do tego biomu, nie biomu, tylko dimensiona. Możemy mieć jasno. Do tego dimensiona tam Beniv, czy jakoś tak, po to, żeby zdobyć rudy. Więc zobaczyłam, że rudy można jeszcze zdobywać poprzez... Boże, niech mi się przypomni teraz, jak to się nazywało. Poprzez coś takiego, co się nazywa Quantum Query. To możemy zbudować sobie i to przy tak samo jak tamto, które mieliśmy wybudować, to nam zbierze rudy z kosmosu i do zbudowania tego jest potrzebna Nether Star, to mamy Endstone, Stone Burnt zaraz zrobimy. Co to jest tu? Blocks. O, i to tak wygląda. Ok, ale do tego jest potrzebna Endrod. No i mówię sobie tak, albo pójdę do tamtego wymiaru Benit, albo do Endu. I spojrzałam, skąd można wziąć właśnie Endrody. I Endrod można wziąć, jak widzicie, z Blaze Roda i takiego czegoś. A takie coś to jest przepalone, to właśnie, które zdobyliśmy. Zatem nie muszę się wybierać do Endu, ani do właśnie tego Benit, chociaż chcieliście na pewno, żebym poszła. Oczywiście pójdę tam, ale jeżeli można coś takiego zrobić, to zrobimy sobie to właśnie dzisiaj. Także dzisiaj sobie właśnie zrobimy to. Jak to się nazywało teraz? Ej, nie to, to zielone. Takie się dostaje 4, czyli a tego potrzebujemy 6 sztuk. Ok, czyli dwa razy takie coś musimy zrobić. Horus Fruit musimy przepalić. Fruit musimy przepalić dwie sztuki, to sobie szybciutko tutaj przepalimy. Co tu mamy? Alois Furnace. Dawaj szybko dwie sztuki. Ok. I to złączymy sobie z Blaze, no dobra. To i to. Raz i dwa. Mamy 8. Ok. Czyli tyle, ile jest nam potrzebne? 6 takich. Aha, to musimy mieć 6 takich diamondów, pikaksów znaczy. I one jeszcze powinny być... Ha. A nie, dobra, to się robi w czymś innym. Dobra. Czyli 6 takich, czyli 6 razy 3 jest 18, 19, 20, 21, 22 stone buty. 22. Ok. 4, 6, 8, 10, 12. 20. No Boże, moja matematyka jest po prostu, wiecie jaka. I teraz to. 4 tylko? Ojejka. Teraz to. Ok, mamy 24, a potrzebujemy 20. I to już można przepalić to? Tak.
Okej, to idziemy tutaj. I przepalamy to. Przepalamy, czy jak to tam nazwać. Tu mamy coś takiego, co nam się też przyda. Okej, to nam się w miarę szybko, aczkolwiek tutaj tych upgrade'ów pewnie by można maksymalnie 20. Aha. Czy ja mam gdzieś jeszcze takie upgrade'y? Chyba nie. Chociaż chyba gdzieś je chowałam, ale nie wiem gdzie. Okej, dobra, to jest mi tutaj niepotrzebne. Co tu jeszcze jest? 4 i 4 razy 6, 24, 3, 28. 28, jak to się nazywa? Endstone. 28 mamy. 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, czyli endstone nam wystarczy. O, zauważyłam, że ktoś zapytał, skąd mam Ender Lily. Wypadło z jakiegoś lootbaga, a potem się rozrosło przez to, że rośnie mi tam Ender Lily. Tu. Ok, to prześpimy się tymczasem. Ok. Co jeszcze? Aha, tutaj jeszcze mam. O, właśnie. Tutaj by trzeba. To jest Enchanter z moda Ender Io. To się prosto robi, to sobie zobaczycie tam w tym. Jej. I teraz potrzebuję książkę. Potrzebuję książkę. Tą chyba. Lapis Lazuli i Slime Ball Dye and Chuck. Tak. Silk Touch. Silk Toucha potrzebują. Czyli muszę zrobić taką książkę. I Slime Ball i Lapis Lazuli i chyba 13 tutaj jest ok. Slime Ball, książka. Dobra. Idziemy zrobić book. Okej, robimy book. Book. Taki book musimy zrobić. Zatem, ciekawe czy mamy? O, możemy. Spokojnie, możemy nawet kilka. Okej. Dobra, zrobimy 5, to na coś nam wystarczy. Czyli taka książka Slime Bole teraz. Slime. Slime Bole sobie weźmy. I lapis, tak? Lapis sobie też tutaj weźmy. Mamy 44 poziom. Zatem zrobimy sobie to plus to plus to. Daje Silk Touch. Brawo, świetnie to mamy. Ok, tego już nie potrzebujemy. Dobra, Endstone'a też wrzucimy, bo będziemy z niego korzystać. Czy tam już nam się zrobiło? Pewnie tak. Pewnie tak. Zadania różne, które mi zadajecie. No dzisiaj może akurat nie zrobimy nic z tego, bo pewnie nam czasu nie wystarczy. Ale jak pamiętacie, zbieram tutaj 50 tysięcy. Inferium Essence już mam 35 tysięcy. 35 tysięcy sztuk, także jeszcze troszeczkę. Okej, Quantum. Quantum. Okej. To. Ach. Jedna miała być, tak? Netherstar. Okej. Polecimy sobie tutaj. Netherstar jedna. Nam się przyda. Od razu zrobimy. Bo zawsze jak tutaj jestem, to od razu robię tego stwora, żeby się zabijał. Żeby zawsze mieć pod ręką gwiazdy. O, jak ładnie tam rośnie. Ślicznie. Okej. Mamy gwiazdę. Mamy tutaj, czyli teraz to możemy zrobić. Mamy jedną rzecz i tych musimy zrobić 6. Czyli musimy zrobić 6 tych. Raz, dwa,
3, 4, 5, 6 i musimy zrobić 6 tych. To jest... Ej. 6 tych. Aha, już mam tutaj. Już mam, dobrze. O matko. Okej, i teraz możemy zrobić 6 tych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, no to mamy to wszystko. Mamy to wszystko, czyli teoretycznie powinno nam tu już wszystko wyjść. To mamy. Prąd chyba jakiś by trzeba, czyli w... Lux Point nam będzie potrzebny. I co jeszcze? Już wiem, pewnie jakaś skrzynia. Tutaj. Skrzynia Ender. Ender Chest. Gdzie się robi Ender Chest? Tutaj. Skrzynia jedna nam wystarczy. I. Boże. Jaki to był kolor ten? Pink. Pink kolor, ok. To chyba będzie wszystko, co potrzebujemy. Pink kolor tutaj, ok, dobra. Zwalamy to. Co tak wolno? Ok. Także to nam chyba jeszcze... To jest chyba wszystko, co potrzebujemy. Na ten czas, że tak powiem. Teraz tak, jeżeli chodzi o skrzynkownię, to zmieniłam... Te panele słoneczne na tier drugi. Także potem sobie polecimy, a tymczasem sobie lećmy tutaj do fabryki i sobie ustawimy to, żeby nam zbierało rudy. Mam nadzieję, że to nam wszystko wyjdzie. Okej, to zaraz się widzimy. Okej, przylecieliśmy tutaj do Sky Fabryki. Tutaj zrobiłam takie miejsce, gdzie są panele słoneczne też tieru drugiego, ponieważ są nam potrzebne. Jak widzicie, tutaj jest taki, może to kawałek odlecę, to tak w ten sposób wygląda i taki balkon, jakby, czy jak to nazwać, będzie tutaj aż do końca, taki właśnie zielony z trawką, żeby to ładnie wyglądało i pod spodem będą te inne rzeczy, które będą nam wyciągały rudy. Teraz tak, tutaj może zejdźmy jednak na dół, bo jeszcze byśmy sobie wzięli jakiś klocek, żeby stanąć na nim. Tutaj nam się, sorry, robi... Tutaj nam się robi, już mamy tutaj 6, jak widzicie, quintuple. Koblów, triple, quadruple, double i tak dalej. I to nam się będzie robiło, dopóki nie zrobimy okto coś tam, octopus czy jakoś. Czyli jakby po 8 skompresowany cobblestone. A z kolei tutaj jest quantum storage unit, gdzie jest zadanie, żeby go zapełnić całego. Zatem po prostu, no cóż, no, jedynie kobel jest taki, że się robi, nie trzeba nad nim myśleć i tak dalej. No i tutaj nam się zbiera przez ileś odcinków, nam się pewnie całe w końcu nazbiera tutaj. Zatem to sobie tak wisi i się zbiera. Jak tu już się zrobi ten no wiecie, o co mi chodzi, to wtedy z tego też tutaj będzie dochodziło do tego. Co tu jeszcze się zmieniło? Tutaj mam już przygotowany crafting station właśnie na te rudy. Tutaj ma być ruda diamentu, tutaj ruda irona, które nam to wyciągnie, żeby zrobić właśnie, tutaj jest void resource, a to ma być void miner ore. Void ore marnej. Boże, nie mogę się wysłonić. To sobie za chwileczkę zrobimy, ale najpierw sobie zrobimy ten właśnie Quantum Query, który nam będzie wyciągał rudy, żeby zdobyć rudę do tego. Aha, i to
to powiesimy. Albo już w sumie to możemy teraz to zrobić. W sumie to możemy teraz to zrobić, żeby nam wyciągało, to nam będzie wyciągało takie tam kleje i inne miki i tak dalej. Tutaj mamy nad nami właśnie tą trawę, to wszystko. I tutaj sobie podłączymy to urządzenie pod ten cycek, co nam wystaje. O! Tak, w ten sposób. Czy powinno być do góry nogami? Ha, ha, ha. No tak się samo zrobiło, to chyba w ten sposób musi być. Ok, tutaj zrobimy insert. Ok. I teraz weźmiemy tą naszą taką różdżkę. Tutaj mamy tę różdżkę. Ok. Ojejka. I teraz to rozwalimy, bo tutaj musi iść tu sobie światełko zrobimy tylko po to, żeby Boże, co chciałam powiedzieć, żeby było jaśniej, bo tu się nie zespawnuje nic. I teraz sobie weźmiemy to i trzymając na tym. Ała! Ojejka! To mnie zabolało. To może tutaj się układa. Trzymam cały czas przycisk. O! Jest cały czas przycisk prawy. Trzymałam, żeby to się zrobiło. I to, nie wiem, czy już wyciąga. Aha, to tutaj też by musiało być skrzynka, czyli że weźmiemy na razie tę skrzynkę. Tutaj postawimy. To prąd nam dostarcza właśnie ten panel. W tej chwili jest noc, więc nie za bardzo nam dostarcza. Tutaj sobie postawimy skrzynkę. Nic nam nie zbiera, ponieważ... Znaczy tutaj widać, co się zbiera gdzieś tam indziej. No bo tutaj wszystko leci właśnie. O, jest. Zebrało. Okej, czy tutaj jest ciemno, czy jasno? Chyba nie ma nigdzie krzyżyków. Zatem nie trzeba. Nie wiem, czy te też nie powinny być tutaj, czy tu nie powinna być taka wielka dziura. Jakby. Nie wiem, tego nie wiem. O, zbiera nam się, różne rzeczy nam się tu zbierają. Hura, hura. Czyli to mamy jakby tak załatwione. Czyli mamy... jak to się nazywa? Void Resource Miner Controller Tier 1 zrobiony. Zrobimy dzień, to może szybciej to będzie się robiło. Ale to właśnie nie daje nam rud takich, jakbyśmy chcieli, typu właśnie diament i iron. Okej, tu śpimy, przespaliśmy się. Okej, czyli teraz musimy dorobić właśnie to. Żeby zrobić to, to musimy mieć... Jeszcze zobaczmy, czy... Aha, to jeszcze jedną skrzynkę musimy zrobić. Jeszcze zobaczmy, czy nam to tutaj się... idzie szybciej. Dun, 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 dun. Coś tutaj dostaliśmy. Ale tak jakoś powoli to wszystko idzie. Może tutaj jeszcze trzeba zrobić pod tym dziury. Może tu potrzebuje więcej przestrzeni. W sumie to musiałabym przeczytać w tej książce, co tam na ten temat piszą. Zaraz to zrobię. Ale jest już troszkę więcej, więc zobaczymy, czy tu idzie szybciej. Czy tu idzie szybciej? Jakoś nie widać. Jest, coś było. Siedzimy i patrzymy.
No dobra. Potem to zrobię, przeczytam. Jak widzicie, to działa, więc jeżeli trzeba większą dziurę, to oczywiście zrobię, a tymczasem coś tam zdobywamy, także nie jest źle. Nie jest źle. Musimy zrobić jeszcze jedną skrzynię endową. Tutaj. Tutaj. Dawaj skrzynkę i dawaj ping. To był ping. Jeden ping. OK. Dawaj skrzynkę. I ping. Ping. Tu. OK. I zniszcz skrzynkę. Du-du-du-du. OK. Mamy to. I cóż nam się tutaj pokazuje? Coś nam się tworzy, żebyśmy to wiedzieli, gdzie to szukać. To by było fajnie. Co on tam nam z tego... Cztery sztuki. Tutaj są już takie... O, tu jest Red Sand na przykład. Tego nie miałam, teraz mam. Tutaj jest... O, blok... Nie, to nie. O, Mika. Mika, też nie miałam tego, a mam. Tu mam... Nie, to miałam. To miałam. Ale Mika jest. Mika będzie potrzebna chociażby do zrobienia czwartego tieru tych paneli słonecznych. To dlatego też jest ważne, żeby to zdobywać. Także jak widać, coś tutaj nam wpływa do naszego systemu. Także nie jest źle. Tutaj jest coś. O, klejen zdobywamy. O, i tutaj andezit. I tutaj, o, bazalt. No dobra, no dobra, to idźmy zrobić to już w końcu, bo w końcu tyle gadam i się okaże, że nie zrobimy tego. Ja bym to ustawiła... Ach... Dobra, mamy tutaj coś do postawienia się. Dobra, ja bym to ustawiła tak gdzieś w okolicy tego właśnie. Może tutaj... Może tutaj, tu jest cztery przerwy. Cztery przerwy, tak jakoś bezsensownie. No dobra, to zrobimy przy tym. Ustawmy to tak. To z każdej strony ma być, tak? Czyli najpierw trzeba taki. A, że tak powiem. Nie bardzo jest jak. To jeszcze jeden. Dobra, pożyczymy sobie tu stąd, bo nie chce mi się biegać. Chodź tutaj. Jeszcze jeden postawimy tu. Teraz to postawimy tu. OK. A to Crit Power potrzebuje. Dobra, teraz to. I to stąd zabierzemy. OK, jedno tutaj odstawimy z powrotem, żeby już mieć to z głowy. I teraz... Te sześć sztuk. Jedna musi być od spodu. I z każdego boku. I na górze. Tadam, Quantum Query Accurato. To jakieś z siebie wydaje dziwne. I co teraz? I co teraz? Teraz nie wiem, co dalej. Teraz chyba to potrzebuje prądu, myślę. Zatem damy temu prąd ze skrzynkowni. Aha, i to potrzebuje... Co to? 60... O, to potrzebuje prądu faktycznie. Blok Mined. W biomie Savanna jesteśmy. Co tu jest? To musimy dać tu, żeby Silk Touch... Sorry. I co dalej? Dobra. No to chyba wszystko. Może skrzynkę potrzebuje i dlatego... To skrzynkę mu postawimy, nie wiem, na górze? Ups. Dobra, spadliśmy. Zatem jest tutaj. Wow! No, teraz zbieramy. Teraz będziemy mieć mnóstwo stonu. Andezitu i stonu.
O, mamy coal. O, mamy już jedną tą rudę, tę rudę. O, jakieś ciekawe ciekawostki. Także jak widzicie, ale to jest zdecydowanie za wolno, no ten enderchest działa. O, 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 to jest niedobrze, to jest niedobrze. To jest niedobrze. Marble, sand. Okej, okay, gdzie jest diament? Dawać mi diament. Chyba jeszcze nie zszedł na jakąś tam niską, na jakiś niski poziom. Aha. Teraz zszedł na... Dobra, nie trafił jeszcze chyba na diamenty. Ale w pewnym momencie trafi, no tylko, że teraz nam ten Ender Chest za wolno tutaj działa. Ojejka, niedobrze, niedobrze, bo to nam wszystko przystopuje tutaj. To jest niedobrze. No dobra, będę nad tym myślała, co z tym zrobić. W każdym razie tak właśnie działa Quantum Query. Tam to działa sobie też. Tu mamy prąd, na, prąd to dostarcza do tego pod ziemią. Tutaj. Do tego. I to sobie też działa. I wszystko idzie do skrzynki. Tyle tylko, że za wolno. Za wolno to przechodzi. Muszę coś wykombinować, żeby nam to szybciej wpływało do systemu. Czyli muszę iść na tamtą wyspę. Dobra, słuchajcie. Dzisiaj nie pójdziemy do tego Benet. Nie wiem, jak to się nazywa. Bo muszę to zrobić wszystko. Aha, i tutaj mieliśmy biom sawanna. To teraz możemy sobie jeszcze zobaczyć. To było. Co to było? Quantum. To jest z moda Extra Utilities. Ok. Extra. O, to. Biom marker robi się w ten sposób. Jak widzieliście, właśnie takie różowe sobie zrobiłam te. Więc zrobimy sobie taki biom marker. Ale ja bym chciała tu 4 takie. O tak. Sobie zrobimy biom marker. Jeden na razie. I sobie zobaczymy, w jakim... Aha, jesteśmy w Extreme Hills. Czyli teraz jak zrobię prawym przyciskiem myszy, to mamy tutaj Extreme Hills. Okej. To sobie zmienimy tą sawannę na Extreme Hills. To w Extreme Hills występują na przykład rudy... O Boże. Emeraldu oczywiście. Ok, czyli że tutaj możemy sobie, w tej chwili mamy biom sawanna, to możemy sobie tutaj wsadzić i już mamy Extreme Hills. O Boże, tutaj jest za mało miejsca, kurczę. Co tu zrobić? Dobra, zabierzemy to tymczasem. To. Musimy chyba zrobić filtr, żeby nam nie zbierało tyle tego kamienia. Bo to bez sensu jest. O, dostajemy teraz bloki całe. Fajnie, fajnie. O kurczę. No mamy to zapchane w... Nie powiem w co. Okej, słuchajcie, no to w takim razie... O, noc nam się zrobiła, zatem idziemy spać. Coś trzeba będzie wykombinować, żeby z tej skrzynki... A, tu się idzie spać. Żeby z tej skrzynki szybciej wylatywało. Żeby szybciej wylatywało ze skrzyni do systemu. Muszę pomyśleć. A tymczasem sobie otworzymy jeszcze w takim razie... będziemy kończyć nasz odcinek. Mam nadzieję, że wam się to podobało. A nasz gaz się zabija, nasz Witcher się zabija.
I otworzyłby sobie jeszcze z 5 lootbagów. A propos lootbagów, to zrobiłam tutaj automatyczne otwieranie lootbagów. Także nam się tutaj otwierają, tutaj wpływają lootbagi, tu się otwierają i tutaj do tej skrzynki wrzucają wszystko, co otworzą, ponieważ nie mam jeszcze możliwości, to znaczy możliwość pewnie mam, ale jeszcze się cały czas zastanawiam nad tym, jak to zrobić, żeby automatycznie ciekawe rzeczy szły do systemu, a inne nie. Właśnie nigdy nie wiem, co jest w takiej lootbagu, zatem nie wiem jak, poza tym filtry nie są też takie duże, żeby móc wszystko przerobić. Zatem po prostu sobie tutaj stąd wyciągam, co chcę do systemu, co chcę do przerabiania na dirt, co chcę do przerabiania na lootbagi. No i przez to, że teraz nie wrzucam tutaj lootbagów w całości, to mi się zdecydowanie wolniej tworzą żółte lootbagi. Nawet mi się robią bardzo wolno. Ale trochę mam tych lootbagów, zatem sobie zaraz, oj, żebym tego nie wrzuciła, zaraz sobie otworzymy parę sztuk, a potem już, sorry, zakończymy odcinek i będę kombinować, co tu zrobić, żeby szybciej ze skrzynki wyciągać to wszystko. Okej, lootbagi. Tutaj mamy. Aha, tutaj pojedynczo się wybiera. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A, jeszcze tak mi przyszło do głowy, jak robiliśmy w zeszłym odcinku ten czerwony mieczyk, to jest Supremium. Ten czerwony mieczyk i zrobiliśmy taki właśnie, ja go mam tutaj. Tu go mam i tu chyba mam, tak, tu mam ten charm strange. Jak pamiętacie, wsadziłam, tu można wyjąć ten charm, ten, że on ma 31 ataku, a tu jak się wyjmie ten charm, to będzie mieć 21. No i nie mogę cały czas połączyć tego, żeby Strange 2 zdobyć, więc jeżeli wiecie, jak to zrobić, żeby Strange 2 zrobić, to mi napiszcie, bo ja naprawdę nie wiem. Tutaj jest pokazane, że do zwykłego dołączyć jeden Strange i daje te 31. Myślałam, że jak się do zwykłego dołączy drugi, to da 41, ale jak widzicie, nie daje, więc ja nie wiem, co mam zrobić tutaj, żeby z tego 31 zrobić 41. Także jeżeli wiecie, to mi napiszcie, bo ja nie wiem, nie doszłam do tego przez cały ten czas od poprzedniego odcinka. Okej, słuchajcie, to otwieramy lootbagi. O, litery. O, takie. Kiedyś otworzę te część, cuby i tak dalej. O, ile tutaj dostajemy. I takie coś. Także mamy kolejne jabłko. Zbroję. Tutaj zbieram, ktoś mi napisał takie zadanie, żebym zrobiła zbroję, 25 zbroi. Więc na razie mam jedną całą, drugą całą, trzecią całą. No ale to nazbieram. Tu jeszcze nie ma oczywiście 25. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 jest całych, także 12 tutaj jest przygotowanych, ale myślę, że nazbieram to wszystko. Okej, to wrzucamy. To sobie tutaj odkładamy na bok. Aha, jeszcze to wrzucamy też. To wrzucamy, Magic Beam wrzucamy i to też wrzucamy. Okej, a to z tego robimy diamenty. Okej. No i w zasadzie to tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście,
jest dobrze. I mam nadzieję, że też dostanę ten Diamond Ore. I w przyszłym odcinku zrobimy kolejne rzeczy. I w przyszłym już pójdziemy do tego Benith. No niech wam będzie, bo na pewno chcecie, żebym powalczyła trochę ze stworami. Okej, okay, także tymczasem się trzymajcie do przyszłego odcinka, czyli w piątek. Pa, pa! Oczywiście subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie i piszcie, czy wam się podobało i dawajcie lajki, bo jak dajecie lajki, to wiem, że oglądacie w całości i wam się podoba. Także tymczasem trzymajcie się, pa, pa! A, i nie zapomnijcie oczywiście o dzwoneczku. Także tymczasem trzymajcie się, pa, pa!